Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Boomer Simulator. Czemu nie? Nigdy tak jeszcze nie nazywałem tej gry. Słuchajcie, lecimy za chwilę dalej z tym elementem fabularnym, bo jestem ciekawy, czy to nas prowadzi rzeczywiście do końca, czy niekoniecznie. Zbudowałem bardzo ważną rzecz, nową, czyli fontannę z dwoma delfinkami. Szkoda, że wody w środku nie ma, może... A właśnie, w tej grze w ogóle deszcz nie pada. Więc w sumie no. Nic z tym się nie dzieje. Proszę bardzo. Szukaj drewna, ziomek. Tutaj wszystko sobie ładnie rośnie. Zanim będziemy kontynuować potencjalnie różne eksperymenty, to chciałbym rzeczywiście ten wątek fabularny trochę dzisiaj na nim się głównie skupić. O, to akurat od razu z chęcią zjem. A jak się je? Spożyj. No właśnie, okej. Okay. Spożyte. A, tak jeszcze tu włączymy światło, jakkolwiek. I tak, słuchajcie, ja tutaj mam przygotowane surowce, bo sobie przygotowałem surowce, żeby chyba zupgrade'ować na maksa wszystkie. Tak, tutaj mamy, zobaczcie, 11 blach zrobiłem. Więc cyk. Mamy na maksa ptaszki. Ulepszone do maksymalnego poziomu, są szybciej latają. No właśnie, tutaj mamy też na maksa, a to było taką kupą trochę. Zobaczymy, czy ulepszone będzie w ogóle dawało radę, więc ulepszymy również to. Mam miedziane rurki. Cyk. I wszystkie akcje, zobaczcie, death by a thousand cuts. O nie. Mamy jakby wszystkie klatki na maksa. Coś czuję, że trochę nie jest wykorzystany potencjał craftingu w tej grze. On jest jakby obok. W sensie, nie wiem nawet, jak bardzo ważne jest to, żeby robić to, co ja tu robiłem, że tutaj sporo tego czasu poświęciłem na jakieś rozbudowy, na nastawianie tych wszystkich rzeczy. Nie wiem, czy w ogóle te alkohole są w jakikolwiek sposób pomocne, bo gra jest bardzo uproszczona w wielu mechanikach. No jest po prostu prosta, tak? I te zadania są dziwne. Właśnie a propos tych zadań, jedziemy akurat teraz na zadanie. Niech będzie dopalacz, shift, no to wiem. Że tak naprawdę widzę tutaj trochę tak, że z tymi zadaniami jest tak, że słuchajcie, jak mamy na przykład zebrać, nie wiem, 5 łysych z okolicy, to można lekko scheezować w ogóle te wszystkie zadania. Nalot robali za $5. Proszę bardzo, $5 mi nie szkoda. Więc można łatwo scheezować, czy tak troszkę tutaj lekko popsuć. A o to wam chodziło, jeśli chodzi o graffiti. No to... Ale interesujące jest to, że jednak... No dobra. Okej, okay. Drugi sposób. Pisaliście o tym w komentarzach. Drugi sposób na dowiadywanie się, co trzeba łączyć z czym. Patrzeć na graffiti. I faktycznie, zobaczcie. Whisky w połączeniu z grzybem, w połączeniu z tym takim kwiatkiem. Chyba też go kojarzymy, bo wszystko już mamy oprócz koniczynki, które też zauważyliście w komentarzach, może ją zdobędę. Są też podpowiedzi na graffiti, więc spoko. To też fajny pomysł. To jest ewidentnie miejsce, w którym NPC się gubią. Tak, w tym miejscu ewidentnie się gubią, tu zawsze ktoś stoi, bo się kurde zaciął, nie? Więc tak, a jeśli chodzi o cheezowanie, no jak mamy do zebrania 5 łysych, to wystarczy zebrać tych 5 łysych, położyć ich obok, tak? Obok miejsca, gdzie jest zadanie, dopiero potem uruchomić zadanie. I to jest dla mnie cała ta zabawa w te szukanie rzeczy, tak? Znaczy, dorzucanie rzeczy. Chyba, że to się jakoś potrafi zresetować. Tego nie wiem, czy są jakieś zabezpieczenia na takie sytuacje, takie akcje, ale wydaje się to dość takie, no... sugestywne, że tak to powinno się zrobić. Mamy siedzibę Evil Way. Oczywiście ja to mówię Evil, a tak jak mówię Boom Simulator, wiadomo, że poprawna wymowa to Evil, tak? Niemniej, to jest po prostu zła droga. I jest już komisarz Alex czekająca na nas. Wróć pomiędzy 12 a 14. Okej. Okay. Coś tam było faktycznie, że konkretna godzina jest potrzebna. Ale to powinno być powiedziane w danych misji. Zobaczmy, żeby nie być gołosłownym, czy tak faktycznie nie jest. Tabulator. Nie, jak się tu włączało? Jakiś inwentarz C. Niech będzie. Czy to jest napisane? Zobaczmy. Spotkaj się. Nie ma napisanej godziny. To powinno być napisane, no kto będzie pamiętał, tak? Jak zrobi na przykład sobie człowiek przerwę, to nie będzie pamiętał, że będzie 12 o 14. Czyli 12 godzin muszę czekać. Nigdy w życiu. Idę spać, przyspieszymy to. Ale to jest trochę taka męcząca mechanika. Chyba, że... Poczekajcie. Nie powiedziane, że ja muszę spać w domu, prawda? Może wystarczy znaleźć ławeczkę i przykimać się na ławeczce. Tu ktoś siedzi, ale może nie będzie miał przeciwko, że się dosiądę. A może będzie miał przeciwko? Może znajdziemy pustą ławeczkę? O właśnie. Śpi?
I proszę bardzo, jest! Jak najbardziej. Śpimy 12 godzin. Jak to 4? To jest max? Obudzisz się o... A, może... Statystyki? Nie wiem, czemu 4 godziny mogę tylko spać tutaj na ławce. Może to jest max, jaki można się przespać. Nie wiem. Dupa boli potem? No, pić mi się chce. Czy nie wiem, czy to jest powód do tego, żeby robić rozpierduchę. Dobra. No, w każdym razie... Poszukam w koszach jeszcze coś do jedzenia, chociaż mam pewnie picie. Widzę, że Woris do mnie dojeżdża. Woris, masz tam jakieś pićku? Mamy ogórka jeszcze. Dobra, spoko. To co, jeszcze 4 godziny spróbujemy? Nie wiem czemu do 4 godzin. Obudzisz się o 12:09 PM. Czekajcie, ona mówiła... Między 12, no i to jest właśnie najgorsze, 12 a 14, tutaj nagle jest PM, AM, no to się zdecydujcie, twórcy, czy chcecie powiedzieć PM czy AM, no. PM czy M, nie? Ale mimo wszystko przespałem się, tak, jest 12, to możemy zacząć działać. Hey, you sweet bond bum, I'm here to return the favor. Let's get you inside, shall we? Yes, can I help you? Technical inspection. We need to check your underground ventilation system. I'm sorry. I don't see any inspections planned for today. Because it is not planned. We have a warrant. I'm Inspector Alex from the Bumsville Police Department. Oh, Inspector. Yes, of course. Please, come in. Welcome to Evil Way. Sorry for the holdup. I was just following company procedure. Here is the warrant. I need this technician to inspect your basement. Hopefully there will be no more problems. Oh, messing with police business was never my intention. Good. Also, just between you and me, I don't mind a little bit of messing with my business. Is there any other way? Yes, I think I may have to question you about those company policies. Why not let the technician do his work while we stay here and have a little chat? Uh-huh. O Jezu. No dobra, ale, ale podoba mi się, tak? W sensie, komisarz Alex... Jesus, rzuca takie teksty, że absolutnie jestem fanem. Ale zostawimy ich mimo wszystko, tak? Ja nie chcę mieć nic wspólnego z dalszą częścią tej akcji. Time to place those tracking devices on the vents. Also, let's keep our eyes open for my body while we're at it. Yeah, yeah, and your brain. Oh, one more thing, pal. This place is heavily monitored. Remember that we're undercover, so play it nice. We don't want the security to kick us out. Okay, ready? Let's go. Zainstaluj nadajniki przy wywietrznikach. Okej. Okay. No dobra. Musimy być grzeczni. Wywietrzniki. No siema. Security system. Wygląda na bardzo ciekawy system, muszę powiedzieć. Dobra, gdzie są wywietrzniki? Co oni tu kombinują? Wywietrzniki. Nie mam pojęcia, jak mogą wyglądać. Zaraz się okaże, co to są wywietrzniki tutaj. O! Wywietrznik! First one down. Hopefully those lasers inside aren't a problem. No jest tam troszkę tych, faktycznie, jest troszkę tych laserów tam w środku. Będzie Mission Impossible, będziemy grali za chwilę. Dobra. Można pogadać z ludźmi? Nie można, oczywiście nie mogę ich uderzyć, bo za chwilę misja zakończona. Niemniej nie sukcesem na... Duże pudło, wybórz, uderz, blokuj. O! Ale, czy mogę? Chyba nie mogę. A, jest wybórz. Okej, w taki sposób. Dobra, dało się. Się bałem, że zaraz będzie jakiś problem. Są drzwi zamknięte. Może to jest droga ewakuacyjna? Cyk. A, jest tutaj. Dobra. This one has lasers as well. Tight security. Oh well, let's keep going. Mam nadzieję, że nie będzie to większym problemem. Tu jest jakiś wjazd, wyjazd. Tu mamy jakieś przejście.
Znaleźć klucz! Teraz pytanie, gdzie ten klucz jest? Może go pominąłem już gdzieś? A może jednak... O, tu jest jakiś... Może w kiblu będzie klucz? Da się wejść do tych kabin? Ło! O kurcze! Ktoś tutaj sobie nieźle popijał podczas pracy. Ładnie, ładnie. Tak brudne, żeby nie było trzeba męczyć się z odbijaniem. Ło, jakie tutaj cytrynóweczkę sączymy. Kawusia jest. Kawusia, nie tylko kawusia. Ktoś tu sobie ładnie podpija podczas pracy. Może przy którymś biurku będzie klucz do znalezienia. Gdzieś musi być. Może któryś z panów ma klucz. Halo, przepraszam, czy nie mają państwo przy tym klucza do wejścia? Może da się kogoś ograbić? Kurczę, nie wiem. No poszukam, no bo tutaj są jednak... O, proszę, nawet jest podświetlone. Mamy kluczyk, dobra. Tutaj, dobra. W sumie obok dość, no, dużo szukania nie było. Nie było. Co my tu mamy? Są jakieś plany? No i mamy. Cyk. Seems my body is nowhere to be found. Oh well, at least we tried. Let's just stick to the plan. Don't worry, I'm sure we'll find it after we steal the machine. Speaking of which, I think it's lunchtime already. Hot dogs, come and get it. Wait, that's not our usual lunch. Ah, your boss reduced the food budget. Ah, typical Mr. Bones. I bet the buns are empty, or the wieners are of doubtful quality. How dare you! They are at least 30% meat! Oh, fine. Let's give them a try. Mam nadzieję, że wszystkie dostaną biały sos. Bathroom break! Hey there, friend! I'm supposed to let you know that there are no cameras in the bathroom. Nobody would know if you beat up someone there, took their key card and disabled the security system. This time, you can be the last one laughing. I'll be on my way. Good luck. Okej. Zbić w kiblu? Ojej. O, jak ci pośladki wystają przez wszystko. Yes, we have the key card. Time to disable security and get the machine out of here. Chętnie bym zamknął drzwi jeszcze przy okazji, ale się chyba nie da. Dobra, użyj karty dostępu. To też jest panel sterowania tutaj? Chyba tak. Jest Trixie. Ah, here she is. Let's move it, brothers. A gdzie pozostali naukowcy? Bo to mnie ciekawi. Przecież było ich tu więcej niż jeden. Jeden poszedł się wykasztanić i koniec? Co zresztą? No dobra, to teraz akcja z ptakiem. Okay, now we just have to wait for Big Bro. He'll come, don't have a cow. Great, so we're stuck here like sitting ducks. Poor pigeons. I hope your stupid bird comes before... Before they find out that we've stolen their machine! My big bro will be here soon. You just have to hold them off until he arrives. Dobra, 3 minuty walczenia ptakiem. Żeby przyleciał ptak. Dobra, mam shurikena. Jestem gotowy. Cyk! Jak on... Jaki... Ale zobaczcie... jak on tu leci teraz! Ała, ała, ała! Nie mam chyba tego bonusu jeszcze, który mnie przed paralizatorem ochraniał. A powinien być? Jak mnie próbują pałować? Cyk. Kto tu się jeszcze rzuca? Tamten się jeszcze rzuca. Ło, jak oni tu szybko latają. Wow, joki, to jest Flash Pigeon. To jest błyskawicz. Ło, typie. Z różnych stron przebiegają, muszę tu uważać. Cyk. Waris byś się przydał, chociaż przy walce jakiejś... O Jezus, Aldo Stamporyju. Oni tu wyskakują nagle, a ten czapki nie ma. Aż zgubił czapkę z wrażenia. Ptaszek? Ptaszek. Kto jeszcze? Dobra, tu jest chyba najbezpieczniej w sumie. Jak tak patrzę. O, leci kolejny. Cyk. Tak, najlepsza broń na nich wszystkich.
gołębie shurikeny. Pyk. Myk, jak będzie ich więcej, to zaraz użyjemy tornada. Ło! Gdzie tym paralizatorem, ty mendo? Dobra, wiecie co? A spróbujmy tego, dziabaki. Zobaczmy, co to robi. Cyk. No i oni faktycznie dziobią? Ale powiem szczerze, słabe to. Słabe to. Wolę do tornado rzucić, chociaż najbardziej skuteczny jest shuriken mimo wszystko. No i co? Gdzie jest ten? No rzuciłem to tornado, halo. Chyba nie zadziałało. Kurczę, szkoda, że tak zbędny jest ten... W ogóle nie wiem, po co jest ten sypanie tymi okruszkami, bo to absolutnie nie daje efektu. Bo odbiło się. Dobra, zrobimy tornado. Ała! Cholera, tylko to zabrało jednego typa. Muszę zaraz zacząć jeść. Coś. Dobra, Worys, masz coś do jedzenia? Masz, oczywiście, że masz. Dobra. Sobie zjemy przy okazji. Co mi przeszkadzasz w posiłku? Dziadu ty, masz ptakiem w dupsko. Jeszcze jeden. Cyk. Ajajaj, mnie tutaj paraliżują. Szkoda, że nie wybrałem... Nie wziąłem tej opcji, że paraliż na mnie nie działa? Chyba nie wziąłem w końcu. Cyk. I biegniesz. Znowu czapkę zgubiłeś. O, wiedziałem, że tu przylecisz. Cyk. Jeszcze jeden. Cyk. Pyk. Myk. Jeszcze 20 sekund. Wow. Cyk. Nie wiem, czy trafienie w głowę daje jakieś dodatkowe bonusy, czy jednak to nie ma znaczenia. Wydawało mi się, że może rzeczywiście headshoty jakieś wbijają, ale nie widzę różnicy. Jednak. Paralizator sobie wiesz, gdzie włóż? Tam, gdzie lubisz najbardziej. 20 poziom. Może uda mi się właśnie paralizator odpalić. Ło, leci ptaszor! We're ready to fly! Come on! Dobrze, tu nie ma piórka. Bo bym się zawiódł. Przy wschodzącym słońcu. Ciekawe, czy to by jakieś nawiązanie do jakiejś gry? Czy do jakiegoś filmu może? I co? Mamy maszynę. Ale co teraz? Wow, that actually worked! I mean, good job! I always knew you would make it. Now, we need to lay low. Come back tomorrow, and we should have the machine connected and ready to go. Finally, our suffering shall be over. Wyczuwam jakiś twist. 21.37. Dostaliśmy 21.37 dolara. Absolutny przypadek. Na pewno przypadkowa suma. Co znaczy przyjść jutro? Znaczy, że rzeczywiście mam poczekać? Zjem sobie na razie, by trochę zregenerować sobie zdrowie. No dobra, naprawdę nie mogę nic? Poczekaj do jutra. Okej, no to możemy pójść się przespać oczywiście. Tak trzeba będzie zrobić. Dobra, to wracamy do domu. Idziemy w Kimę, bo to była bardzo ważna, bardzo męcząca, długa misja i zobaczymy, jaki twist przed nami, skoro mamy czekać jeszcze dobę. Co jeszcze zostanie nam do zrobienia? A tymczasem, skoro poznaliśmy też nowy... To mogę w sumie też zebrać bakłażanki, gdybym potrzebował pieniądze, a ja tych pieniędzy raczej nie potrzebuję. Wydaje mi się, że mamy wystarczająco dużo jedzenia, chociaż tak naprawdę chyba najbardziej przydałoby się jeszcze trochę usmażyć. Nawet zostawię tutaj. Tak jest, bakłażan smażony. Słuchajcie, zróbmy sobie jeszcze eksperyment, tak? Tam było whisky... Dobra, jak dobrze pamiętam, to było tak. To był ten grzyb, tak? Czyli weźmy jeden. Grzybek. Cyk. Dodatkowo oprócz tego było... Chyba to, czyli elektrobluszcz. Niepotrzebnie to zjadłem, ale okej. Co?! Zjedzenie elektrobluszczu spowodowało, że była jakaś przygrywka. Ojej, piękne. Może trzeba zjeść każdy, żeby sprawdzić. I do tego było chyba potrzebne whisky. Tak mi się wydaje. Jeśli dobrze pamiętam. Tylko weź to nie wypij, tylko R weź jeden. Pięknie. No i zobaczmy. Flash Bourbon!
Ah, yes, the Flash Bourbon. This one strikes like lightning. Drink it to become lightheaded. This will allow you to move and act faster. Not at the speed of light, but still faster. You can also throw it to unleash all its energy in a single lightning burst that electrocutes enemies in the area. Okej. No dobra. I to mam cztery flaszeczki na dzień dobry. Myślę, że możemy zrobić flasz bourbona jeszcze przynajmniej jedno. Stawimy sobie jeszcze jedno whisky na wszelki wypadek. Ale wydaje mi się, że każdy alkohol z innymi surowcami będzie coś nam dawał. No widzisz, wykorzyliśmy czosnek, niedźwiedzi, smoczy róg i piwo. Wykorzystaliśmy whisky, błyskogrzyb i elektrobluszcz. Wykorzystaliśmy wódkę, niebieską pleśń i żółtą breję. I prawdopodobnie drogą eliminacji, jeżeli nie ma tego więcej, bo może nie ma więcej. Ale mamy jeszcze ten alkohol, prawda? Mamy jeszcze niewykorzystane wino, tak? Więc jeszcze prawdopodobnie z winiacza da się coś zrobić. Tak zakładam. I pewnie też można by to okiełznać, chociaż są trzy skille, może też są trzy te. Dobra, odporność na elektryczne porażenie wezmę sobie od razu. Ale zastanawiam się właśnie, czy... No właśnie, nie wykorzystaliśmy jeszcze na przykład tej jagody, tak? Co my tu jeszcze mamy? No możemy zrobić ryzykwizyk, czy to rzeczywiście da jakiś efekt, bo tak, mamy niewykorzystaną chyba jagodę. I co jeszcze? I chyba żółtą breję. Nie, żółta breja była chyba połącz... Czekajcie, nie pamiętam dokładnie. Wiem, że dwa grzyby były. Wydaje mi się, żółta breja razem z tym. Tak, z tym grzybem, więc wychodzi na to, że elektrobluszczu żyty, tytoń... No, klauno jagoda nie została wykorzystana jeszcze i... Jest jeszcze koniczyna, której nie zdobyłem, słuchajcie. No tak. Dobra, słuchajcie, to w takim wypadku... Wiem, że masz dla mnie prezent, ja dziękuję bardzo. Idź hajs, znajdź. Spróbuję znaleźć te koniczyny, bo tam pokazywaliście jakiś teren, w którym można ją znaleźć, tylko czy ja ją teraz łatwo zlokalizuję? Pewnie nie. Ale ogólnie ona tak była po prostu właśnie gdzieś na środku drosy, znaczy była w trawie oczywiście i ładnie ją tam wypatrzyliście w komentarzach, tylko teraz czy ja będę wiedział, gdzie pojechać po nią? O, tu jest na przykład jagoda nieoznaczona jeszcze. Wezmę dlatego, żeby się oznaczyła na mapie. Nie jest mi potrzebna, ale czemu nie? Widzicie? Co mówi? Możesz to połączyć z winem. Czyli prawdopodobnie jak znajdziemy jeszcze koniczynkę, to koniczynka będzie też działała z winem, tak? Bo w końcu chyba o to chodzi. Dobra, jestem obok niej, słuchajcie. Ja otworzyłem mapę i wiem, że jechałem tutaj i tutaj zauważyliście koniczynę, tylko zaznaczyłem sobie na mapce nawet. Więc zgadza się. Jest, tu ładnie wypatrzone przez was. Czterolistna koniczyna. Jest, połączyć z winem? This would go great with wine. You should really try mixing those things together using the alchemy station. No i ziomuś, idziemy sprawdzić, co nam wyjdzie z połączenia winiacza z koniczynką, chociaż wiecie co? Koniczynkę zrobimy jeszcze pewną akcję z koniczynką. Wiem, że pomarańczowego kwiatu jeszcze nie zdobyłem. Wiem, że coś takiego jeszcze jest. A zanim połączymy to oczywiście z tym, to ja bym chciał żółtą breję zabrać. Czemu nie mogę zebrać? Widzicie? Nie mogę zebrać brei. Nic nie mogę zebrać. Co się wydarzyło? Nie wiem. Już mogę. Dziwna rzecz. Dobra, żółta breja wraca tu. No i słuchajcie, tutaj walniemy sobie mimo wszystko nasionka koniczyny, tak? To oznaczać będzie, że będę musiał koniczynę, bo mam jedną. Ale wiecie, co to znaczy. To mamy trzy nasiona z tego, więc no one i tak dadzą nam tyle, co trzeba. Jeszcze można guano wrzucić i w sumie pozamiatane. Więc nie ma się co przyjmować. O, samo się robi, widzicie? Bardzo dobrze, można tam wrzucić więcej. Dobra, czyli... A skoro mam, to będę mógł rzeczywiście sobie tak. Tu poprzerzucamy. Cyk, cyk, cyk. Tu weźmiemy jedną sztukę. I resztę schowamy oczywiście. No i tu jeszcze guano się przyda. Weźmy całe guano, które mamy. Jeszcze nie mamy w sumie tego generatora guano. Nie wiem, czy będzie potrzebny. Proszę bardzo. Cyk. I jest czterolistna koniczyna. Sztuk 8. I oczywiście jedno dodamy od razu tutaj. Nie 8! Jezu, usuń. Uff. Jak jest dodaj jedno? Pewnie się nie da wejść tryb obróć spożyj. Dobra, czyli muszę jednak wrzucić tu. Kurcze. 8 sztuń mi chciało wrzucić, no. Weźmy jedną. R. Jedna sztuka. Cyk. Dobra. Do tego dorzucamy winiacza. Wino.
cyk, jedno, pyk. I jeszcze nam brakuje elektrojagody, nie elektrojagody. Właśnie, takie jagody, weź jeden. Klaunojagody. I co z tego wyjdzie? Clown Royale! Uuu, jaka ładna butelka! I see you got your hands on one of those fancy liquors. Clown Royale! Drink it and everyone will follow you around as if you were a celebrity. Throw it and whoever you hit becomes so cool that everyone will attack that person out of pure jealousy. Okej. Spoko pomysł, no zobaczcie, no mamy zabawki teraz, tak? Ale wychodzi na to rzeczywiście, że chyba każdy ma po jednej sztuce. Uważymy kolejną miksturkę. Możemy też tego zrobić trochę. Mamy trochę tych flaszek. Trzeba będzie je przedostawać w ogóle w praniu, tak? No bo mamy je kupione. Mamy je zrobione. Ale najlepiej byłoby po prostu to przetestować też w praniu. Zobaczyć, jak to działa. Kiedyś. Oczywiście obok ptaszków musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, której nam tutaj brakuje. Mianowicie duży kolektor guano. Tylko, że w sumie kolektor... Słuchajcie, wiecie co? Mam... Dobra, nie. Nie może być tutaj. Dlaczego? Bo jak dobrze pamiętam, to kolektor guano wykorzystuje nasiona, tak? Więc potrzebujemy go raczej przy nasionach. A tu mamy skrzynkę z nasionami. Więc raczej bym postawił rzeczywiście kolektor guano gdzieś w okolicy tutaj. Tak jest. I on tu potrzebuje po prostu nasion. Więc wystarczy, że użyjemy chyba dowolnych nasion. Czego mamy najwięcej? No dobra, mamy różnych rzeczy najwięcej, ale powiedzmy, że weźmy jedno. O, już się przerabia. O, ile co? I srają, nie? Więc kolektor guano, gdy był potrzebny, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sobie tutaj bardzo dobrze poradzić ze wszystkim. A no właśnie, potrzebujemy chyba jeszcze jednej konieczynki. Proszę bardzo, niech sobie tutaj rośnie. I proszę bardzo, jest guano. Z tego mamy jedną sztukę guano. No ale to nadal jest, wiecie, to jest spoko deal. Moim zdaniem przynajmniej. Zastanawiam się, czy te flaszki, które tutaj są, też nie są po to, żeby nam pomagać trochę robić te dodatkowe zadania. Nie? Tak mi się wydaje, że po to one też są, między innymi. Dobra, słuchajcie, to ja idę teraz już spać. Trochę tu porobiliśmy. Trzeba, przydałby się tutaj jeszcze oczywiście jakiś daszek i w ogóle coś tutaj by się przydało, ale idziemy spać, bo potrzebujemy... A, widzicie, to jest napisane, głód i pragnienie ograniczają twój sen do 10 godzin, więc prawdopodobnie o to chodziło też wtedy, tak? O, tu mamy już nowy dzień, więc bardzo dobrze. A czy tak, możemy nawet zrobić tak. O, będzie akurat nocka, nowy dzień nadejdzie i będzie można zobaczyć, co następnego szczury od nas chcą, bo nawet jeszcze nie zrobiłem tego, tej ładowarki. Może ładowarka będzie nam potrzebna, słuchajcie, bo mam takie przypuszczenie, że ładowarka jest fabularna. Musimy zbudować ładowarkę, żeby móc w ogóle korzystać z tych rzeczy, które nam tutaj... No bo co oni zrobią bez prądu, nie? Więc mi się wydaje, że akurat prąd będzie tutaj bardzo, bardzo przydatny. Dobra, jestem, przybyłem. Tak, jestem. Zobaczmy co teraz. Kryjówka szczurów. Co jest następnym krokiem? Ładowarka, nie? Na bank. Ah, there you are. We managed to connect and set up the machine. However... Here comes the disappointing part. It won't work in its current state. A crucial part broke during the transport. And even if we add the part, the machine needs far more power than we can provide here. Not to mention that we are missing the special passphrase required to start up the plastic contraption. Let me guess, you want us to take care of all this? Bingo! Why would I expect anything else? No time to waste then! Where do we find a replacement for the broken part? I don't know. What do you mean you don't know? If we're going to do all the dirty work for you, then you should at least give us some intel! Listen, it's a rare part. I've never seen anything of such low quality in my entire life. It's probably been out of production for decades. Bought used, obviously. I have no idea where to buy another one like it. So, an obsolete, low quality, second-hand part. I can only think of a single person who could have such a thing. Clown? Exactly, pal. Mr. Jello. Mr. Jello? The unstable clown who tried to explode my children and myself when we snuck into his junkyard? Sounds good. You know, giant rat, so at least he won't try to strap any explosives to you.
I wouldn't be so sure about that. Still, he's our best bet. Oh, maybe. You could get me an awesome gift while you're there. Like, something totally gnarly. You know, a keepsake to remember you by. Trixie, this is serious stuff. One more word and I'll gag you with the spoon. Take a chill pill. I'm out of here. I'll see you later, okay? I think you should go too. We can discuss the next step after you get that missing part. Here, take this blueprint. It should give you an idea of what to look for. Good luck and try not to explode, okay? Części zamienne. Udaj się na wysypisko pana Jello. No. And so our paths cross with the creepy clown once again. I'm not sure if he tried to kill us on purpose last time or if he's just weird. I guess he helped us out in the end. And I do have a feeling that he'll aid us again. I can feel it in my gut. Do I even have guts anymore? Probably not. Anyways, I'm sure the clown will help. He's still creepy, though. No dobra, czyli musimy udać do pana klauna, ale ja chcę zobaczyć też, czy faktycznie nie jest tak, Voris, że my mamy wszystko, czego nam potrzeba, tak? Wszystko jest! Mamy też klauna jagodę. O co zebrałem? Bo mam tego mało. Nie wiem, czy będzie mi kiedykolwiek jeszcze potrzebna. Mamy dwóch nasiona klauna jagody? Mamy. No i cyk. Zasijemy sobie kolejną, okej. Okay. Więc... Nowy przepis. No właśnie chcę zobaczyć, czy dobrze myślałem, bo tu było coś o tej energii, prawda? Mam wrażenie, że to będzie dokładnie... A jednak nie antena. No właśnie, namierzam tajemnicze sygnały z Evil Way. Dobra, i tu mamy, zobaczcie, ładowarkę. Improwizowana ładowarka do baterii. Nie? Jak patrzę, co mamy pozamykane, jeszcze nieaktywne, to to mnie jakby tak próbuje, sugeruje mi pewne rzeczy, więc okej, są jeszcze dwie rzeczy nieodkryte. Zatem nie ma co tracić czasu. Oho. Nie ma co tracić czasu. Zbieraj drewno, bo go mało. Mamy jeszcze trochę fajek, więc spoko. A my jedziemy do klauna. A co, gościu? Zatniesz się na samochodzie? Och nie! Kto postawił ten samochód na twojej drodze? Któż to mógł być? Czy to pan klaun? Prawdopodobnie jeszcze kupę zbiorę. Dobra! Hey, I missed your ugly mug. Ja nie. No i oczywiście też mówiliście tak, 10, 1, wszystko się zgadza, można byłoby kupić pojedynczo i 10 sztuk naraz, nieważne. Boy, am I glad to see your ugly mug. Can I get you anything? That's, quite specific. Let's see. Hey, it's your lucky day! You'll get your pot free of charge! Doesn't it make you jolly? Great. And don't you want Mr. Jello to be jolly as well? You bet your ass you do! And do you know what would turn Mr. Jello into Mr. Jolly? Getting rid of the blasted bug infestation in my warehouse! I usually ignore tiny insects in my junkyard, but those are of the big kind. Normally, they would be gone with a bang in a matter of seconds. Classic Mr. Jello style. However, the warehouse is full of, gifts. Yes, very delicate gifts I've made for my friends. Unfortunately, that means no explosions or any other kind of highly destructive forces can be used. How about a deal? Make these bugs depart from these parts, and I will be partial to parting with this particular part. Jakie gry słowne. Bam! The deal is sealed. Remember, no explosions. I love when we get rewarded for doing stuff that we usually do. On the other hand, I hate being told what I can and cannot do. Tu nie da się kupować tych, wiecie, super zaawansowanych części. No dobra. A zatem... O! Mam nie używać eksplozji, tak? Więc wszystko wskazuje na to, że będę musiał ich posiekać trochę łapkami. No dobra. Anyways, let's teach those bugs a lesson the old fashioned way. No
Guys, I think someone's at the door. Syk! Jedziemy! Jeszcze tylu nie waliłem naraz. Okej. I love when we get doing stuff that we usually do. On the other hand, I hate. No dobra. Wiecie co? Wydaje mi się, że tu się przyda jakaś flaszka faktycznie, bo widzę, że bicie ich nie do końca daje efekty jak trzeba. Czyli teraz oczywiście muszę się jeszcze najeść i wyleczyć, co oczywiście jest realne. Mam jeszcze jakieś środki przeciwbólowe. Także cyk, środek przeciwbólowy wzięty. Zatem, no dobra, wychodzi na to, że jakaś flaszka jest potrzebna. To myślę, że też dobry moment na to, żeby zapisać grę. Która flaszka by nam się przydała? Old fashioned way, nie? Więc nie mogę używać ptaków. A flash bourbon, zielona wódeczka, clown royale powoduje, że inni biją. Może nawet podstawowe nawet, bo flash bourbon miał elektrycznie uderzyć, ale boję się, że elektrycznie uderzy również mnie. Dobra, gdybym wziął i teraz rzuć i spożyj. Dobra, będziemy rzucać. Zobaczymy, czy flaszka pomoże. Dobra, dobra, nie pitol, tylko próbujemy flash bourbona. Ło! O, czekajcie, tu mogę wejść na górę. Ło, tu jest ich jeszcze więcej! What? Proszę bardzo! Rzuciłem flash bourbonem w nich. Ale muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia. Już ty w mordę. To on ich tu bije w sumie. Czekajcie, flash bourbon, jeszcze raz. Może ja nie rzuciłem jednak nim. Wow! A, miało nie być wybuchów, tak? Chyba. Pamiętaj bez eksplozji. Dobra, cicho, zamknij się. Dobra, nie jest takie... Co? Chyba tu musi być jakiś inny sposób na to w takim wypadku, bo nie mogło być wybuchów. Ale nadal mógłbym na przykład flasza bourbona wziąć i spożyć przed akcją. I zobaczymy, co to zmienia. Chodźmy na samą górę. A, tu nie ma już wyżej wejścia. O kurczę, tu już nie ma wyżej wejścia. Jak mam się nimi zająć w takim wypadku? Nie mam bladego pojęcia. O, mi się skończyła energia. O, rany. Kurde. Nie mam pojęcia, co tu jak się... Może trzeba je zabrać po prostu. Kurczę, nie mam pojęcia. Może jednak muszę ich bić, tylko muszę uważać też na swoje zdrowie. O, właśnie. Widzicie, bo już tu kilku tu już leży. Może to o to chodziło. Tylko zaledwo żyje już. Wow, co on tu bije? Jak on tu bije? Dobra, ale typ jest bardzo odporny. Ale to został ostatni, więc... Jak to zginąłem? Ej, jak to zginąłem? Jak? Przecież był ubity. Halo. Czuję się oszukany. Aż żałuję, słuchajcie, że nie mam w ogóle rozwiniętych ciosów pięścią. Tak uznałem, że to najmniej potrzebne, a to zobaczcie, że tak naprawdę są cztery rzeczy, które zwiększają moje ataki pięścią i żaden z nich nie mam użytych. Żaden z nich nie zainwestowałem. Może to był błąd. No ale cóż. I tak ich weźmiemy wszystkich na pięterko. Mogę oczywiście poradzić się sobie z nimi pojedynczo, ale myślę, że to bardzo dobrze, o właśnie. Bardzo dobrze będzie działać jego atak. Tak? Takie mam wrażenie. A resztę będę po prostu z pionki wyjeżdżał. O! Dobra, muszę zjeść zieloną wódeczkę. Wypij. Nie zdążyłem. No dobra. Chyba jednak, wiecie co, podzielę sobie tę walkę na dwie części. Dobra, jak się pierwsze piętro... Jak pierwsze piętro jest ogarnięte, dopiero potem w ogóle wbija do nas drugie piętro, więc to było łatwiejsze jednak, żeby zrobić to na... Nie łączyć ich ze sobą. Liczyć na to, że ten duży po prostu sam ich tu rozwali. Też przy okazji, swoimi super atakami. Na to wygląda. Zobaczcie, no, dzięki temu mam dalej pełne zdrowie, tak? O, i sam go wykończył. Więc tak naprawdę zostaje teraz bicie tego typa i tyle. Po prostu. Więc był jakiś prosty sposób na to, ale wiadomo, że lubię komplikować proste rozwiązania.
Gościu, ty nie dostałeś jeszcze w życiu tyle pory, co teraz. Muszę się bronić. Dobra, tylko muszę patrzeć na swoje zdrowie, bo widzę, że ja też dostaję jakieś obrażenia. Dobra, muszę spróbować, słuchajcie, wejdę na górę i wypiję flaszkę. Co? Jakby zasilić... Co? Żeby zasilić hutę, co? Spożyj. Dobra, no, to jest ratujące dupę mocno. Gin już, typie. Zdechnij. Ile można nawalać typa? Dobra, leży. Zasilić hutę, musisz dodać drewna. Wydaje mi się, że to jest ten błąd, który widzieliśmy wcześniej. Dobra, i co? To już po krzyku? Co teraz? To tyle. To zametane. No rozumiem, że tak. No widzicie, przy ładowaniu gry coś... Albo przy tych walce coś się zrobiło, że zasilić hutę. Musisz dodać drewna. Wiecie co? Wydaje mi się, że załadowała się po prostu, słuchajcie, wiecie co się zrobiło? Ja zostawiłem bakłażany w kuchni, w tym garnku i prawdopodobnie to one powodują problem. How many things can scare Mr. Jello? But Mr. Bones did. So I asked around. The word is, Mr. Bones sold his organs and skin to the highest bidder. Some people say he even offered his soul to the demons in exchange for financial success. And now he's desperately searching for his twin brother, so he can offer an identical soul instead of his own. Yeah, but who would believe such bullshit, am I right? Here, take one of my special gifts. This should brighten up the mood a little bit. Maria? Hey, great friends deserve great gifts. Great friends also don't mention a warehouse full of explosives to the authorities, right? Fantastic. Now it's time for you to blow and time for Mr. Jello to clean the mess you left. Smell you later. Dobrze. Finally, one step closer to getting my body back. Don't worry, pal. I haven't forgotten about your brain. Smell you later. I think I figured out how to locate your missing gray matter. So just keep on helping Rad by getting the machine up and running, and leave the brain to me, okay? No dobra. Nie wiem, jaki prezent dostaliśmy w sumie. Nie wiem, tak dużo się napisów pojawiło, że w sumie... Nie wiem, nie wypatrzyłem, nie mam pojęcia, jaki tam faktycznie prezent nam wskoczył. Zaraz to sobie sprawdzimy. Czy mogę od razu pójść do szczurów, tak? Ale czy ja dostałem... Może mam w ekwipunku ten prezent? Czekajcie, no i naciskam. Gdzie jest ekwipunek? Pod i. Nie pod i? To gdzie jest ekwipunek? Coś... A Jezu! Pod Worisem jest ekwipunek przecież w tej grze. Dobra. Tak, to jest, jak się dużo gier naraz ciągnie. Ale nie widzę tu prezentu. Nie wiem, o co im chodzi. Może ten prezent mam przekazać tak naprawdę dalej. Szczurkom. Na to by wszystko wskazywało, prawda? No dobra. Nie no, to idziemy do szczurów. Skoro jesteśmy już tu na dole, to zobaczmy dalej, co szczury od nas chcą. Zaraz powiedzą. Tu zbuduj antenę. Muszę zasilić hutę drewna. Tu zbuduj antenę, tam zbuduj... przełącznik, coś tam. Ja chciałem poprawić tę sprawę z tą anteną, ale... No, musicie olać... z hutą. Na razie musicie to lać po prostu. Welcome back in the Rudd's crib. Did you get me anything? A to prezent dla niej. Oh my god, this is totally dope. Oh, you didn't have to. Trixie! Did you get the missing part? Uh-huh. Yeah, let me take it to the machine before our daddy loses his cool. I still can't believe you actually found it. I won't complain, though. While you were out, I figured out how to provide enough energy to the machine.
We stole a high-capacity battery capable of powering it. There's a catch, though, isn't there? The battery is dead, and we need to charge it. Duh. Can't you just plug it in? We need to do it off the grid if we want to remain undetected. However, I did come up with the blueprint of a special charging system. Just build it in your base and use it to fully charge the battery. How does it work exactly? I'm sure you'll figure it out after you build it. Take the battery and come back when it's fully charged. The machine should be fixed by then. Okay, pal, you heard him. Let's get building! Jaka ładna bateryjka. Co? Przepiękna jest. Dobra, to wracajmy teraz do bazy. Ładowarka wiadomo, że była. Znaczy, no to są dwie rzeczy, które do tej pory nie mogliśmy zbudować, więc jakby... Prosta sprawa, że to musiało być kiedyś potrzebne. I muszę z tej huty w końcu wyjąć jednak te bakłażany. Szczególnie jak się wychodzi z gry i wraca. Widzę, że to jest największy problem. No dobra, to zobaczmy. Poprawiłem tu już wszystkie rzeczy, które były problemem. Zobaczmy, co jest nam potrzebne, żeby zbudować tę dziwną strukturę. Produkcja jest. Ładowarka baterii. Dwie blachy aluminiowe jeszcze są potrzebne i resztę mamy. Dwie blachy aluminiowe. Czy ja mam... No, mam jeszcze chyba rzeczy, żeby stworzyć dwie blachy aluminiowe. Idealnie mam surowce, żeby stworzyć to, co jest potrzebne do stworzenia. Więc produkcja jest ładowareczka. Postawimy sobie ją... O, o, to jest jakiś duży, to na rowerek jest potrzebne. Co? Ładowane rowerkiem? Stawimy sobie tutaj. Nie wiem, czy to w ogóle jest legalne, co my tu budujemy, ale... O mój Boże. Jakie to jest dziwne. Gdzie co? Może trzeba będzie trzech tech zaprosić. Dobra, wydaje mi się, że to będą jeszcze trzy łajzy potrzebne. A stawimy sobie to w takim razie tutaj. First of all, let's pop that battery in. It's really heavy, you know? Nie płacz, nie płacz. Proszę bardzo. The charger is built, but it's just a base that needs expanding. We need to add at least a single manpower module to create the actual energy. Dodaj moduł siły roboczej do ładowarki. No to ja. A! Rama krzesła jest potrzebna. Gwoździe, stara opona i drewno. Aha! Rama krzesła? Dodaj moduł siły roboczego. Zatrudnienie obsługi, każdy dodatkowy moduł zwiększa prędkość przetwarzania. Dodaj moduł. Okej, no to musimy ramę krzesła znaleźć, bo to jej nie mam. Ale wydaje mi się, że rama krzesła, no to to jest to, co przerabiliśmy do tej pory na złom. I to chyba nie ma znaczenia, które, ale wydaje mi się, że i tak trzy są potrzebne, a zatem... Okej, okay, zatem zabawa w szukanie surowców. A potem będą potrzebne pewnie łajzy, które będą nam to ładować. Tak mi się wydaje. W ogóle to pięknie wygląda wszystko. Dobra, a zatem czas się udać. Czyli co? Tu mamy śmietnik w sumie. Tu mamy jakieś śmietniki. Może w tych śmietnikach uda się od razu znaleźć ramy, które są potrzebne? Będę szukał. A, no i posiadamy jeszcze niewydane punkty talentów. No to jedziemy, myślę, w większe obrażenia w walce wręcz. Od tego zaczniemy. No będziemy ulepszać swoją walkę wręcz. O, kaloryfer. Spoko. A jest rama? Jest tylko mass mix. Ciekawe, czy uda się uratować, zobaczcie, łajzę, rzucając im po prostu jedno tornado. Co się stało? Czemu tornado się... Co? Czemu tam? Co za głupota? Widzieliście, to tornado się zespawnowało? W absolutnie bezsensownym miejscu. Jedziemy, typy! Zapraszam do tornada pobawić się! Tornado zła! Cyk! Booms! Czy już was nie ma? Jeszcze się któryś podnosi? Nie ma za co. Szukam dalej śmieci, bo jeszcze ani jednej ramy nie znalazłem. O! W tej chyba sekcji jeszcze nigdy nie byłem, bo tu są jakieś takie fajne śmieciuchowe miejsca i zobaczcie, co tutaj jest. Znowu jest kolega. Znowu są koledzy, którzy tutaj coś chronią. Więc czemu wami się nie zająć od razu? Ciekawe. Nie od razu ich robi w jajko? No to trudno. Tego będzie trzeba będzie kilka razy też potrafiać pewnie. Ale może zajmie się... Tornado się nie może nim zająć przypadkiem? Teraz sprawdzimy jeszcze raz. Cyk. Leci! Tylko pytanie, czy to wystarczy. Czy to wystarczy? Żeby ziomka położyć? Jaki on jest odporny, jak on jeszcze... To go jeszcze nie położyło. Typie.
Nara! Tam jeszcze mówi, że ten kocek na plaży faktycznie był też do zebrania. Nie widziałem, żeby on się w ogóle migał, więc jakby pominąłem. Dobra, dostałeś w dupę. Żyjesz jeszcze? Już nie. Świetnie, to dobrze, bo tam pan policjant chodzi, a tu mamy krzesełko. Nie, to jest mały stół. Okej. Ale to jest kolejny projekt do zebrania. Poza tym jest tutaj mnóstwo śmieci. Więc liczę na to... No tak, teraz to drzwi znajduje mnóstwo. Tak, to jest piękne. Znajduje drzwi bez bardzo dużo, ale nie znajduje na razie w ogóle ram krzeseł. Ramy krzesła. O! A to co to jest? Zepsute krzesło. To nie jest rama krzesła. Prawda? I tak wezmę, może to inaczej nazywało. Spoko rzecz? Też tak myślę. Cholera, zaatakował mnie policjant, bo zrobiłem rozpierducha, ale może tutaj nie da rady ogarnąć. Może mnie oleją tutaj i nie będę musiał się męczyć. Podejrzany ucieka? Ale widzicie mnie? Nie, go szlak. Dobra, chyba mnie nie widzi. Tylko na Worysie by mi się łatwiej uciekało. Dobra. Uff! Ok, jeszcze piórko znalezione. Dalej idę grzebać w śmieciach. Kurczę, ale schowali to. No, jak na złość akurat potrzebne są rzeczy, które no to tylko randomowo można znaleźć, tak? To jest losowość. Czy mi się uda znaleźć ramę krzesła? Jak to nazywali? Albo mi się nie uda. Co to jest? Jod! O nie! Nie, nie będziemy nigdzie jeździć robić rozpierduchy na razie. O proszę, tutaj nawet zadanie od Trixie jest obok. Tak tutaj łażę. Zbieram, szukam. A tu proszę bardzo. Już zebrane? No jak? A tu Trixie ma zadanie. Zaraz zobaczymy, co ona tutaj ciekawego dla nas ma. Same opony. W ogóle nie... No jak tak, to co chwilę trafiam na tę ramę. Bo chyba wiem, o jaką ramę chodzi. Teraz... Nie ma żadnej. To zróbmy zadanie dla Trixie. My brothers have seen bugs hiding their stuff up on that roof. How about getting me up there so we could snatch it? No dobra, to standardowo zawsze z tymi... Wydaje mi się, że zawsze alkohol się zdobywa dzięki temu. Another stellar performance by Trixie. Right. It's an ambush. I see the bugs swarming in on your position. I'll leave them to you. Will I pick the lock to their treasure chest? Oczywiście, że muszę się tym zająć teraz sam. Gdzie są? Syk. A łatwa będzie akcja. Pyk. To jest easy, to nie ma nawet grubasa, który jest przeszkadzający. No i szybko poszło. I flaszki. Here's the loot. This part is yours. You've earned it. Later days. No, czyli jak widzicie w ogóle... O, pięknie. She might have a problem. Okej, ona ma... No tak. Ona ma zawsze questy, jak widzicie, z flaszkami. Więc to jest sposób na to, żeby zaoszczędzić pieniądze, nie kupować w sklepie, tylko po prostu... O! Jak tak film... Co ty to masz za jakieś gówienka? No, możemy to powyrzucać, no. Jakby nie są mi potrzebne te nasiona, tak? W żaden sposób, bo już mam swoje własne zbiory. Ale dobrze, szanowni państwo, wychodzi na to, że na tym skończymy na razie, bo wychodzi na to, że też troszkę będę musiał poświęcić czasu, żeby znaleźć te głupie ramy, więc nie ma sensu, jakby żebym tutaj tracił czas przy nagrywaniu też przy okazji. Widzicie, trzeba mieć pecha, żeby tak na nie trafiać, a teraz sami widzieliście, co mam. Co mam? Mam teraz 4 ramy drzwi, mamy kaloryfery, jakieś pierdolety, ale akurat w tym momencie nie mam tego, co najbardziej potrzebuję, czyli te ramy. Już nie spodziewałem, że będą potrzebne, bo sobie wszystkie poprzerabiałem na złom. Nie będziemy teraz pić. Więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Nawet pokrywki zbieram, bo kiedyś mówiliście, że mogło się przydać. Więc wierzę, że tak jest. A... O, dobra. Co prawda zepsute, ale i tak zjem. I to ze smakiem. Trzeba, to jest śmieć. To jest śmieć. Wydane punkty, no to oczywiście lecimy... Prędkość osób wręcz. Okej, niech będzie. No teraz rozwiniemy sobie to już. Pewnie to był jedyny quest, który tego wymagał, ale tak sobie to rozwiniemy. Czemu nie? Dzięki serdeczne, wielka piona. I sprawdzajcie w harmonogramie, kiedy gramy dalej w Bomb Simulator. Bo kurczę, premiery nadchodzą. Szczególnie jedna bardzo nietypowa premiera. I to w koopie z Korle. Więc no. Będę musiał jakoś to wszystko ładnie poumieszczać. A tymczasem serdeczne dzięki, wielka piona i do zobaczyska. Rychłego, mam nadzieję. Cześć! Oh.